Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w drugim odcinku serii z gry Men of Medan. Po tym naprawdę mocnym wprowadzeniu, mam nadzieję, że gra teraz pozwoli nam troszeczkę poznać naszych bohaterów w spokoju. Teraz mam wrażenie, gra przeniesie się do czasów, no tych, w których się będzie odgrywała główna fabuła, główna akcja. No jak widzimy, poznajemy już pierwszego z nich, to jest brat. Niesie skrzynkę piwa na łódkę. No wszystko wskazuje na to, że zapowiada się jakiś chillowy czas między nimi. Brat i Alex są braćmi. Think we got enough? If we run out, we can always call for backup. So look. I've never been down there before. Down? The water? Diving? Maybe you could show me how the pros do it. Are you serious? Yeah. I mean, are you serious? You came out here without taking any lessons? Kinda, yeah. To troszkę nieodpowiedzialnie z jego strony. No, niech zrzuca na to, że musiał po prostu pracować. Just didn't have time, you know? I had to work all summer. Fair enough. Whoa, careful. That dive cam is like super expensive. Little bro, be cool. What? Julia and Conrad are, you know, how do I say it? Super fucking loaded? So don't sweat the little stuff, man. It's not cool. Don't make me regret letting you tag along. Okej, czyli będzie ich więcej, przynajmniej dwójka jeszcze. No przemilcz to. To nie jest coś, co musimy komentować. Przyjmijmy tą informację i faktycznie zgódźmy się z tym. Sorry, I'm a little snappy. I'm just... The new medical school would be stressful, you know? Total shocker. And man, the long distance thing with Julia, it's been rough. No dobra, bądźmy mili dla brata, bo widać, że się trochę wkurza na nas. No worries, man. Huh? Yep. Right on cue. What? Conrad doesn't think we have enough beer. Ah. I guess I keep these in an undisclosed location. Yeah. No mają dwie skrzynki, to teraz pytanie, na jak długo wypływają. Wydaje mi się, że jeśli planują nurkować, to chyba nie jakoś szczególnie długo, nie? Raczej taka jednodniowa wyprawa. Yeah, what? Just kind of a big thing I'm trying to make a decision about. About finishing med school? No, but it's just kind of a big life choice, you know? I don't know what's the right thing to do. Więc może lepiej się dobrze nad tym zastanów. You sure you're ready? Give it some thought. Consider all the permutations. Zobaczmy, o co chodzi, bo to jest jakiś nowy ekran, którego wcześniej nie widziałem. Okej, to są po prostu moje kluczowe decyzje w takim razie. Powiedzieliśmy bratu, żeby się nad tym zastanowił. No i pewnie daliśmy mu też dobrą radę. Hey. No okej. Czyli Julia idzie ze swoim bratem. Tak na początku przedstawiono ich troszeczkę jako parę, ale Konrad jest bratem Julii, a Julia jest dziewczyną Alexa, czyli brata Brada. O Jezu, ale to jest skomplikowane. Sorry. Connie, this is Alex. Hey, what's up, man? Conrad. Watch it, sis. Lady killer, right here. Good to finally meet you, Conrad. This is Brad, by the way, my little bro. Hey. Bradley! Feel like I already know you, I've heard so much about you. Yeah, likewise. Miss me? Hey, man. Wanna crack a cold one with me? Every second. That's a lot of seconds, cowboy. I mean, I would have gone with minutes. Okay. Tak, jasne. Jakby zapowiada się wspólny, fajny czas, więc wyluzujmy już na starcie, poznajmy się lepiej. Będę sobie zaglądał od czasu do czasu do tych wszystkich właśnie rozpisek. Zobaczcie, że te paski są podwójne. Nie wiem do końca jeszcze, co znaczy górne, a co znaczy dolne, ale być może to wyniknie z dalszej części rozgrywki. No i oczywiście jest ta chmura również... tego, co właściwie składa się na osobowość naszego bohatera. Right on, Bradical. I like the cut of your ship. Bradical. It's jib. Don't ruin it.
you ever do any diving before? Dobra, przyznajmy się, bo na wypadek, gdyby musiał nasertować albo coś. Niech będą świadomi. Water virgin. Nice. Hey, we're gonna pop your cherry together. Dobra, dołączę do nich ktoś jeszcze. Kobieta, tak? Dobrze widzę? Where's the old crust bucket skipper anyhow? Okej, okay, Fleece wydaje się być groźną postacią. Idzie bardzo pewnie. I'd invite you to make yourselves at home, but so is everybody on board and ready to go? No dobra. You're selling, I'm buying. Okej. Okay. To ona się nie pieprzy, najwyraźniej. I tak po prostu zostawiła auto przy molo, ale być może tam faktycznie na tej wyspie nie ma innych warunków. No i dobra, wypłynęli wszyscy. O, brat chyba ciężko znosi wyprawę. Nie wiem, czy on w ogóle sobie ponurkuje w takich warunkach. You wanna go lie down? Yeah. You know, maybe I should. Oh boy. See those hot pigs. What about over here? That's pretty far out of the way. I'm just thinking about backup targets in case we don't find anything on the dive cam. Listen, to be honest, I've never heard of this wreck you're looking for. Usually these things are crawling with divers. Yeah. This one's different. I'm just saying, if it gets too late, I know some nice places where you can just take, you know, a nice dive. Bądźmy optymistyczni. Ja nie wiem, jakie jest nastawienie tego wyjazdu i czego oni właściwie szukają, ale wydaje mi się, że powinno być po prostu miło. Okay, look, you're the client. I'm just saying, we don't have unlimited daylight. I'm gonna go help Conrad and Julia with the camera. What you got? Feast your eyes on this. Okay, wreck samolotu. Right on the money. Always bet on Brad. Yeah, kid's a whiz. We should thank him. Bliss, we found a plane. Yeah? Yeah, looks like World War II. We are ready to dive. Technically, we should call this in to port authorities as an unreported wreck. Well, technically. Are you sure you don't want to do this the right way? Nie wkurzajmy się jeszcze na siebie. Oni mają zbyt dużo takich opcji, które mogą doprowadzić do niemiłych sytuacji. The right way. Come on, what is this, kindergarten? I had to bring it up. If we just go down and take a look, who's gonna know? Fine. As long as you're quick. And don't touch anything. I just can't wait to be the first one down there. Can you imagine? Untouched? Nie uważacie, że to trochę dziwne, że po prostu wypłynęli, dopiero ogarniali, gdzie mogą nurkować, a oni już znaleźli wrak pod sobą? No okej, czyli to już jest chyba gameplay. Dokładnie, już ruszam się bohaterem. Gdybyście... Jak on wygląda, jakby tańczył. Dobra, jak widzicie, wszystkie elementy, które są interaktywne, się gdzieś do mnie świecą z oddali. Na przykład tu coś mamy. Tu coś mamy. O Jezu, ta interakcja nie jest zbyt dobrze zrobiona. Otóż są zdjęcia zrobione przez tą kamerę. Mówi, że jest jakiś prześwit, jakaś luka, jakieś wejście na ogonie. To jest ogon i to jest chyba faktycznie to.
Tu z boku też widać wejście. Dobra, tu już się powtarza, tu już się lupuje chyba. A co my tu jeszcze możemy zrobić? Tu coś mi się chyba świeciło z frontu. Lornetka. Czy widzimy gdzieś wybrzeże? Tak nie bardzo mam opcji wyostrzenia tej lornetki na czymkolwiek, no ale dobra. Narzekać nie będę. Oddalę to na maksa i się porozglądajmy dalej. No dobra, chyba nic tam nie ma. Poza tą właśnie bojką, ale ta bojka pewnie to jest właśnie coś od tej ich kamery. Albo innego sprzętu, który zdążyli już zanurzyć. Hey back. Dobra, naszym zadaniem podobno jest odnalezienie brata i sprawdzenie, czy on potrzebuje jakiejś pomocy. No, zapytajmy, czy nie potrzebuje pomocy. Need an extra hand? Never used a rebreather before. I think we're in good shape. It's probably not a bad idea for you to have a clue how these things work. Gotta say, not too happy with our captain at the moment. Jakoś mnie to nie dziwi. Ta, spróbuj zluzować, po prostu. Yeah, I know. Let's just play cool for now. Cool? Why? There's no point in antagonizing her. Uh-huh. If she tries to keep me from doing this dive one more time, that's it. Gloves off. That's fair. Just don't force her hand. All right. I'm gonna get these rebreathers set up, and then we'll go through the final steps together. Cool. Just holler at us when you're ready. Dobra, braciak, gdzie jesteś? Braciak pewnie zszedł na dół. Czy coś tu mamy? Coś mamy. Trochę więcej informacji o naszej pani kapitan. Nie wiem, czy mam do tych wszystkich informacji dostęp gdzieś tam później w menu. Ja bym chciał bardzo, bardzo, bardzo bym chciał, żeby takie rzeczy okazały się później w grze przydatne. Pogadajmy z nią, może jakoś rozluźnimy atmosferę. You know, we have rules out here for a reason. You guys gotta respect that. Grzecznie. To jest mój na razie plan. Yeah, sorry about before. Everybody's just a little... We've been planning this whole thing for a while now. I get it. But there are rules. And laws and customs. These rules are all pretty basic stuff. How much experience do you have with these kind of dives? No dobra, ja właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, bo ja nie znam po tej postaci. Muszę trochę ściemniać. I'm expert, but you know, experienced. If this is your first unreported wreck, then you should know there's a very specific protocol you have to follow. For all you know, this could be a war grave. Disturbing it would be illegal and immoral. No okej. Zobaczmy tą opcję. Hey guys, I get it. Tanks are ready. How much? Tanks a lot. How much what? Może się oburzyć na mnie. Stop breathing down her necks. You... This is not about the money. You know what? I can't stop you. Just respect the rules down there. Don't do anything stupid that'll get my ass in trouble. No dobra, ja myślę, że powinniśmy trzymać się ustaleń z nią w takim razie. Nie powinno to chyba nikomu przeszkadzać. Jeszcze zobaczmy, co to się pojawiło. Mam niby pogadać z Julią, ale jednak plan był troszeczkę inny. Miałem pogadać z bratem. Nie wiem, co tu jest gdzie. Jeśli to jest toaleta, to pewnie w środku jest braciak. O nie, braciak jest tu. Sorry, that brewski got the better of me. No, grzecznie z każdym. Nic się nie przejmuj. All part of the adventure. Sorry for putting a damper on things. No worries, dude. Took more than that just to script the trip. Let's get some rest.
Come back when you're feeling better. Dobra, on sobie raczej poradzi. My jeszcze sprawdźmy ten duży pokój. Być może nasze jakieś własne rzeczy znajdziemy, które okażą się ciekawe. I'm not sure Julia left anything on the mainland. Perfumy. This only smelled as good as it cost. Wątpię, żeby ta informacja okazała się jakoś przydatna, ale... Jest jeszcze książka. Shroud of Innocence. Dobra, to też mi na razie nic nie mówi. Chociaż niewykluczone, że to będzie miało jakieś znaczenie później, gdzieś tam dalej w fabule. Skoro tu są rzeczy Julii, to prawdopodobnie to jest pokój, w którym my zostajemy również. Ale nie ma tu nic więcej. Rozejrzymy się jeszcze po czymś, co wydaje się być kuchnią. Jezu, strasznie trudno jest się tu poruszać, wiecie? Okej, to była jedna z tych rzeczy, które wywołują wspomnienia. I możemy sobie do nich w razie czego wrócić. Widzieliśmy tam scenę, w której braciak wstaje ze swojego łóżka i wychodzi ze swojego pokoju, ale nie bardzo chyba były tam jeszcze jakieś inne informacje. Dobra, czy oni już szykują sprzęt? Mam pogadać z Julią. Okay, so this is the rebreather. Way cooler than a regular scuba setup. It takes all that CO2 that you'd normally just exhale into the water and instead it gets totally reused. Then it reduces decompression time on your way up. State of the art. Okay, O2 check done. Whoa, 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 Eager Beaver, you gotta check your O2 first. Thanks for sending me straight. Okay, you little clownfishes. I'm gonna go see what Fliss is up to. You behave, Connie. Kosa na nogę, na wszelki wypadek. Możemy wybrać, które z tych przedmiotów wziąć. Ja nawet nie wiem, co to jest po prawej stronie, więc wezmę po prostu kamerkę. You're on camera. I'll take the wheels. Let's get a before photo. All right, kids. Good to go. O, słodko. I got the bank stick. Yeah, I heard that about you. Ha ha. You ever have to use one? On a shark? Nope. Dobra, skoro pozwalają mi zabrać te zabezpieczenia, to chyba faktycznie jest szansa, że coś złego się wydarzy. Chyba, że te przedmioty będą już mi towarzyszyć przez jakiś tam dłuższy czas. Nie wiem, ile może trwać zanurzenie w tym ekwipunku, który oni mają. No ale jest ewidentnie środek dnia, a pani kapitan straszyła już zbliżającą się nocą, co też mi się wydaje trochę dziwne. No mają komunikację radiową. Too bad Fliss is uptight. She acts like we're going to ransack the plane. Hey, a souvenir would be cool. It's not like one tiny little thing would hurt anybody. I won't tell if you won't. Not like they can scan the wreck every night at sundown. There. That shape. That's gotta be it. Whoa. That is like way bigger than I thought. Mm-hmm. Tak samo. Myślałem, że jest troszkę mniejsze. It's pretty intact too. This is a fucking remarkable find. Let's swim around a little and find a way in. A wejście do środka, z tego co rozumiemy, znajduje się na tyle. Howdy, Captain. You fancy a pint with your second in command? You are not my second in command. Third in command. No. Fresh and eager cabin boy. Still a no. Your well-paying, dashingly handsome, seafaring client. Is requesting the pleasure of your company over a frosty amber liquid. Dobra, no, grajmy postać. Ona jest bardzo formalna, bardzo obowiązkowa. Nie, dzięki. I have to stay focused on your friends down there. Ewidentnie też jest jedyną postacią, która bierze tu odpowiedzialność za resztę.
No, idźmy w tym kierunku. It's a long story. It's complicated and it's really difficult to explain. Well, I'm a complicated guy. Try me. Well, it involves at least several trips to the bank and signing of big stacks of paper with large numbers on them. So you took out a loan. You know, you're smarter than you look. If you're interested, maybe my family can make an investment in your business. No, takie trochę to dziwne się wydaje ta jego propozycja, więc trzymajmy dystans. I built this business from scratch. I took out a loan on my boat and that's all the help I need. Thanks. You know what? I better spend some time keeping the Duke of Milan shipshape. Aye, aye. Dobra, gość został spławiony, ale to chyba lepiej. Zajmie się sobą, pani kapitan również się sobą zajmie. Co mamy na radarze w takim razie? Weather looks clear. No okej. Po 20 zacznie padać niestety. I have to keep an eye on those clouds. No to co się dzieje tam w lewym dolnym narożniku nie jest zbyt pocieszające, ale to ona nie panikuje, a się zna na pewno lepiej. Ja nie wiem, jaka to jest skala też. Oh, it's getting mighty crowded out here. Dobra, jedna kropka się gdzieś tam pojawiła na radarze. Czekajcie, co my możemy zrobić? No, on się po prostu zajmować łodzią podczas kiedy cała reszta jest pod wodą. No ona też się może przyjrzeć temu wrakowi. Przeklikam to szybko, bo być może ona musi zobaczyć wszystkie zdjęcia, żeby posiadać jakąś konkretną wiedzę. Dobra, wszystko jest. Ale to tak tylko, wiecie, dla pewności. Wróć, co tam było? Duke to Alex. Duke to Julia? Nie zgłaszają się na radiu. Już tak wcześnie, więc to trochę dziwne. Tu pusto, ale tu się coś świeciło do mnie. Jest lornetka. Być może, słuchajcie, wypatrzymy ten punkt, który widzieliśmy na radarze. Może on się gdzieś tam rysuje na horyzoncie. Jest dziwnie mgliście. Nie zwróciłem uwagi, która jest godzina, ale... No na horyzoncie jest pusto nadal. Dobra, ale będziemy z tej lornetki korzystać od czasu do czasu bankowo, w końcu coś tam się pojawi. Dobra, możemy pogadać z tym gamoniem. Chociaż nie wiem, czy to jest dobra opcja. No, come on! Nie mogę z nim pogadać. O, hey, jest. How's it hanging? Mhm, niech się czym zajmie. You can monitor the dive while I do some boat maintenance. Not a problem, Bob. I'm serious. You can't fuck around with this stuff, Conrad. Do it for real or don't do it. Yeah, totally. I got you. Serious. Dobra, podsumuj go i tyle. Rich kids can just up and take a vacation whenever they goddamn please, I guess. No, koleś się zachowuje strasznie dziwnie, jest okropnym dupkiem póki co. I to pewnie część z was stwierdzi właśnie, że to pani kapitan jest dupkiem w tym wszystkim. Ja się chyba nie zgodzę. Dobra, widzieliśmy już tą licencję. Nie wiem, czy jest... No właśnie, schowaj do szuflady, niech ci jej nie podbierze nikt, albo przypadkiem ich nie spadnie z jakiegoś powodu. Zobaczmy, co u Alexa. How's it going? Knocked out by cold frosty. Man, I feel like such a wimp. No, niech po prostu zluzuje z alkoholem, bo yeah, chyba sobie z nim nie radzi. It doesn't mix well with high seas. That's how accidents happen. Roger that. Hope the lovebirds are having the time of their lives down there.
No, miejmy nadzieję, że oni wiedzą, co w ogóle robią. Attitude matters 20 meters down. Alex plays the goof, but he was pretty serious about acing his diving certification. Nie interesują mnie tego jego pozostałe nurkowania. Zapytajmy jego więź z bratem. Known him my whole life. Julia's got Alex wrapped around her little finger. Huh. Gotta get back up top. Check you later. O, nagle drzwi są otwarte. Czy to jest... Bo to jest chyba jej kabina. O, jest kolejny obraz. Łódź i pistolet. To był Alex mierzący z broni. O, i w ogóle zresztą leci łódź w naszą stronę. What's that about? No, to nie jest straż wybrzeżna. So we're not under arrest. How should we handle this? Coś jest nie tak, także zachowaj czujność. Off. Just be quiet and don't say anything stupid, okay? No co za głąby! Guys, you gotta keep back. We've got divers in the water. Dobra, czyli oni nami nie są w ogóle zainteresowani. Ale to było dziwne. Nie, nawracają. Hey, we got damage here. You see this? Look at our boat. We can take care of this, man. It's not a problem. What do you think? Like, $10 cover it? Oh, whoops, my bad. Let's Konrad, debilu. Well, shoot, you think it's more like 30? I can do 30. All right, you guys drive a hard bargain, but I'm with you. Here. Let's just throw in the whole pot. Co za kretyn, nie? Widać, że to jakieś podejrzane typy. Zresztą sami się wpierdzielili, mimo że była wyraźna bojka. Jeszcze do nas mają pretensje o to, co się wydarzyło. Jakby tyle przestrzeni, a musieli tuż koło nas przepłynąć, no bez sensu, najgorzej. Oho. A, czaszka miała kulkę od... Znaczy miała dziurę od kulki w... Czaszce. Co ja mówię? Mhm. To jest dokładnie miejsce, które oglądaliśmy na zdjęciach z kamery. Uff, prawie się zahaczyłem nogą. Zahaczyłam nogą o to coś. Dobra, Alex płynie dalej, my teraz gramy Julią, ale słuchajcie, moi drodzy, uważam, że to wystarczy na dzisiaj. Zanim pójdziemy dalej, zaczniemy eksplorować ten wrak, który już wiemy, że na stanowisku pilota skrywa przed nami jakiś szkielet z dziurą po kulce w czaszce, no to się na dzisiaj pożegnamy. Także z mojej strony na dziś to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę. Standardowo zachęcam do odwiedzenia mnie na moim Twitchu, czyli twitch.tv/CTSG, oraz do zaglądania na mojego Discorda, czyli discord.gg/CTSG. Widzimy się już niedługo, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, pa pa!